Cześć, dzień dobry moi podcastowicze, z tej strony wiktor Doktor, a to 387 odcinek podcastu BSSB z Dzisiaj zapraszam na odcinek refleksyjny, tak zwany odcinek rozkminkowy. O czym będzie dzisiaj? No cóż, słuchajcie, wczoraj miałem bardzo interesujące spotkanie. Brałem udział w dosyć długich obradach zespołu, który zastanawia się nad tym, w jaki sposób zdefiniować różnego typu stanowiska i ich priorytety, jeżeli chodzi o sektor nowoczesnych usług dla biznesu. Nie mogę Wam w tej chwili powiedzieć dokładnie szczegółów całego tego procesu, bo on jest na samym początku drogi. Zresztą nie jest to istotne dla celów dzisiejszego odcinka. Ważne jest co innego. Pojawiły się podczas tego spotkania kwestie związane z nazywnictwem niektórych stanowisk bądź kluczowych ról, jakie odgrywane są w świecie tak zwanych nowoczesnych usług biznesowych. Czemu ja mówię tak zwanych? W zasadzie to nie wiem, no bo w tym koszyku mamy całą masę różnego typu usług, które kiedyś miały możliwość nazywania się samodzielnie. Czyli księgowość była księgowością, call contact center było call contact center, IT było IT, a badania i rozwój były badaniem i rozwojem, i tak dalej, i tak dalej. Od jakiegoś czasu sektor usług biznesowych, takich, z których na co dzień się korzysta, takich, które są kluczowe dla działalności wielu różnych przedsiębiorstw, dostał łatkę nowoczesne usługi biznesowe albo Business Support Services. Zwał jak zwał, nazwa się mocno przyjęła. Mało tego, ona nawet wkroczyła do nazwy mojego podcastu. Więc w podcaście BSSB, tajemnic to właśnie za skrótem BSS. Kryją się trzy słowa biznes, support services, które w Polsce przyjęliśmy używać jako nowoczesne usługi biznesowe. I po co ja wam to wszystko mówię? Powiem wam tak: zacząłem się wczoraj dosyć mocno zastanawiać, czy my jesteśmy w stanie w ogóle. Podjąć się próby uregulowania nazewnictwa poszczególnych stanowisk, jakie obowiązują w sektorze nowoczesnych usług dla biznesu. Nazewnictwa szczególnie takich stanowisk, które mogą być mylące, w zależności od tego, o jakim rodzaju pracy mówimy. I wezmę sobie dzisiaj na przykład księgowego. Tak. Pod nazwą księgowy. Kiedyś wydawać by się mogło wszystko było bardzo klarowne, w tej chwili absolutnie nie jest. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek skusi Was, skłoni Was do tego, abyśmy weszli w jakąś polemikę, dyskusję, bo ja z przyjemnością poznam Wasze zdanie na ten temat, jak definiujecie księgowego. Czy to, co tutaj powiem za chwileczkę, to, co przytoczę jako cytaty z różnych miejsc, ma odbicie w realnym świecie, czy też nie? A być może macie na to zupełnie inny pogląd, a być może kogoś moimi słowami urażę albo docenię, tego nie wiem. Zostawiam tą ocenę Wam i z przyjemnością odpowiem na Wasze komentarze, które zostawicie na przykład na poście na LinkedInie, gdzie będę zamieszczał ten odcinek. No albo wyślecie do mnie na przykład maila, albo skomentujecie to pod filmem na YouTube, gdyż ten odcinek będzie również umieszczony na tej platformie internetowej. No to przejdźmy do rzeczy. Czy księgowego? Nazwa księgowy należy rozumieć zawsze w taki sam sposób. Jaka jest różnica pomiędzy księgowym, który pracuje samodzielnie na rzecz swojej własnej firmy, na rzecz biura rachunkowego bądź firmy outsourcingowej profesjonalnie zajmującej się księgowością, a jak wygląda ta sytuacja w centrach typu BPO czy też SSC? W końcu wszędzie tam występują stanowiska, które mają w nazwie księgowy. Czy to junior, czy po prostu księgowy, czy senior, czy też z przydomkami już funkcyjnymi, ale zawsze są to księgowi. Czy to są te same osoby, czy posiadają te same kompetencje, czy w taki sam sposób są uszeregowane, usytuowane w swoich organizacjach? No cóż, tutaj właśnie zaczyna się cała historia. To pozwólcie, że przytoczę Wam trzy rzeczy, które znalazłem na stronach internetowych. To są cytaty, które wyciągnąłem z bardzo powszechnej Wikipedii. Wikipedia mówi, że księgowy to pracownik działu księgowości, osoba zajmująca się wszelkimi czynnościami związanymi z prowadzeniem ksiąg rachunkowych podmiotów gospodarczych. Do zadań księgowego należy między innymi ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych dla potrzeb wewnętrznych, informowanie kierownictwa jednostki o stanie firmy oraz zewnętrznych rozliczenia podatkowe i statystyczne oraz obliczanie i rozliczanie zobowiązań podatkowych przedsiębiorstwa. Brzmi interesująco? Czy jeżeli jesteś ty mój słuchaczu i moja słuchaczko zatrudniona na stanowisku księgowego gdziekolwiek? To czy tak rozumiesz swoją pracę, czy tak ona jest zdefiniowana, czy to są twoje mm, obowiązki? No dobrze, to dorzućmy do tego kolejny cytat ze strony interviewmi.pl. Tam jest powiedziane, że praca w biurze finansowym różni się od posady księgowego w firmie tym, że księgowy rozlicza wielu różnych klientów. Poza tym, obowiązki księgowego polegają często na doradztwie finansowym. Księgowi występują również w roli adwokatów swoich klientów w postępowaniach urzędowych. Trochę więcej tu zatem bezpośredniego kontaktu z ludźmi i odpowiedzialności również za wykonywanie analiz finansowych i uczestnictwo w rozwoju firmy swojego klienta. No dobrze, ale jeżeli pracujecie w firmie typu BPO, która jest ulokowana np. Na u nas w pięknym kraju nad Wisłą, niezależnie od tego o jakim mieście mówimy, to czy Wy na stanowiskach księgowych dla swoich klientów jesteście adwokatami w postępowaniach urzędowych i doradzacie finansowo swoim klientom? Hmm. Odpowiedzcie sobie sami. No to wrzucę jeszcze jeden cytat ze strony aplikuj.pl. Tam pojawiło się takie zdanie, że do najważniejszych obowiązków księgowego należy kontrola nad zestawieniami finansowymi i bieżące nadzorowanie całej rachunkowości. W związku z tym, że księgowy prowadzi kształt finansów firmy, jest także pośrednikiem w kontaktach z wszelkimi instytucjami skarbowymi i prawnymi, w tym Urzędami i inspektorami. No to to nam się pokrywa tutaj z tym, co między innymi było przytoczone za stroną interviu.pl. No to teraz, na sam koniec, dołóżmy do tego, jak wygląda to wszystko w świecie BPO i SSC. Bo tutaj, jak znalazłem taki opis na stronach Kariera w finansach, jakiś czas temu było napisane takie zdanie: w ramach firm z sektorów Shared Service Centers lub BPO, czyli Business Process Outsourcing, wyróżnia się trzy najbardziej popularne działy księgowości: Accounts Payable, Accounts Receivable i General Ledger. No to ci z Was, którzy pracują w centrach typu BPO, SSC, dokładnie wiedzą, że chodzi o świat zobowiązań należności oraz księgi głównej. No i teraz postawmy sobie tą rozkminkę. To zapytanie, czy rzeczywiście księgowy równa się księgowemu. Czy księgowy, który pracuje na rzecz swojego jednego pracodawcy, który nie dość, że przyjmuje faktury, sprawdza salda, kont, rozlicza, jest na bieżąco ze wszystkimi przepisami podatkowymi i jeszcze składa wszelkie deklaracje w imieniu swojego pracodawcy do urzędu skarbowego. To jest ta sama osoba, która pracuje w wielotysięcznym centrum typu BPO, SSC i obsługuje jeden bądź wielu różnych klientów w dosyć wąskim zakresie obowiązków. No i tutaj padło właśnie kluczowe słowo, które być może niektórzy z Was za nie się obruszą, bo powiedziałem, że w wąskim zakresie działalności. Nie oszukujmy się, część stanowisk pod nazwą księgowy jest bardzo wąska i na przykład ogranicza się do wprowadzania danych do systemów finansowo-księgowych. Część jest bardziej rozbudowana i poza tym wprowadzaniem danych należy na nich popracować z konkretną analityką i tak dalej. A część jest bardzo zaawansowanych i obejmuje pełen zakres usług finansowo-księgowych, doradczych i tak, dalej, i tak dalej. Te struktury w BPO SSC są bardzo różnie rozumiane. Natomiast na rynku, jeżeli widzimy stanowisko księgowy to de facto nie mamy zielonego pojęcia, co się za nim kryje. Więc to diabeł tkwi w szczegółach. Być może ten odcinek natchnie do myślenia zarówno firmy rekrutacyjne, jak i same przedsiębiorstwa. Nieważne, czy są indywidualnymi działami kadrowymi wewnątrz firm, czy są firmami profesjonalnie świadczącymi usługi finansowo-księgowe, czy też kadrowo-płacowe, czy też właśnie w strukturach firm BPO, SSC. Aby zastanowić się, czy my dobrze nazywamy stanowiska pracy i czy my dobrze opisujemy nie dość, że zakres obowiązków to i kompetencje wymagane od pracowników w tychże działach. No bo na koniec tego mojego dzisiejszego takiego wywodu, wrzucę Wam jedną rzecz. Jeżeli szukamy księgowego do profesjonalnej firmy outsourcingowej, która zajmuje się takimi usługami, bądź szukamy księgowego na nasze własne cele, to ta, od takiej osoby wymagamy bardzo dużej znajomości przepisów finansowo-księgowych i różnego typu regulacji, które są związane z wykonywaniem pracy księgowego. Jeżeli szukamy osoby na stanowisku juniora do działu AP w strukturach BPO, SSC czy też GBC, to zazwyczaj trafiają tam osoby, które mają albo rok doświadczenia, albo w ogóle nie mają doświadczenia i są świeżo po studiach i bierzemy te osoby dlatego, że były dobrymi studentami, mają smykałkę do kwestii matematycznych, logicznie myślą, no, i znają się na językach obcych. Dlatego że struktury BPO i SSC w głównej mierze świadczą usługi księgowe na rzecz podmiotów, których nie ma ulokowanych w Polsce, faktury, które obsługują, nie są zrobione w języku polskim, i procesy, pod które pod, y, są podczepione te osoby, nie dotyczą przepisów polskiej księgowości. Hm. Dało do myślenia? Mnie trochę dało. No wczoraj, powiem szczerze, że trochę mi się w głowie zagotowało, dlatego że moim zdaniem. Poprawcie mnie, jeśli się mylę, albo jeżeli macie odrębne zdanie, nie da rady postawić znaku równości pomiędzy księgowym, takim zbiora rachunkowego, a księgowym, takim ze struktur BPO-SSC. Wywołam tym postem, tym nagraniem pewną refleksję, pewną dyskusję? Nie wiem, ale zachęcam do niej. Podzielcie się swoimi punktami widzenia. Czy to tymi popierającymi tą tezę, którą tutaj postawiłem? Czy też całkowicie stającymi w opozycji do zdań, które przed chwilą wypowiedziałem. Mam nadzieję, że dawam to troszeczkę do myślenia i mam nadzieję, że będziemy mogli się trochę pochylić nad tym, kim tak naprawdę w rozumieniu, naszym, waszym, czy to subiektywnym, czy obiektywnym jest ktoś taki jak księgowy. Ja na dzisiaj stawiam kropkę. Kończę, kończę ten odcinek. Dziękuję wam serdecznie, że byliście ze mną w kolejnym odcinku. Podcastu BSS bez tajemnic. Ukłony ślę do Marzeny Sawickiej i Przemka Sławińskiego, którzy są patronami tejże audycji w serwisie patronite.pl. A jeżeli Wam się podoba to, co tutaj mówię, no to zareagujcie na przykład na Apple Podcast, dajcie tam parę gwiazdek, na wszelkich innych łapkę w górę. No i tyle. Kończymy na dziś. Dzięki, ukłon w Waszą stronę. Na razie, cześć!